Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, moi mili, dzisiaj kolejny dzionek naszych przygód. I jeżeli dobrze pamiętam, dzisiaj chyba powinniśmy ogarniać dalej questy dla oczywiście naszej karczmy, bo chcę ją jakby spriorytetować, jeżeli chodzi o kwestię wybudowania czegokolwiek, więc dzisiaj się raczej tym zajmiemy. Teraz tak, ja jeszcze zobaczę w ogóle, jak to wygląda z marchewkami. Jeszcze jest 70. Musimy koniecznie coś ogarnąć z tymi trupami, ale dobra, najpierw wejdźmy tutaj i zobaczmy, co oni sobie tutaj kombinują. Nie mam pojęcia, co tu robisz, ale zanim przyjechałeś, było tu miło i cicho. Teraz tylko słychać brzęki, hałas i chichotanie. Siedziałem tu sobie spokojnie, pijąc piwo i nagle zniknęło. Czego ode mnie chcesz? Nie widzisz, że jestem półprzeźroczysty? Co się tu dzieje, Mietku? Ha, ty też jesteś w to zamieszany? Mietku, my... Och, znam inny sposób na robienie hałasu. Możesz rozbić butelkę piwa. Niech nasyci się tym cudownym dźwiękiem. Przestań, Mieszku. Mietku, chciałem ci powiedzieć, że większość hałasu pochodzi z naprawy wszystkich mechanizmów. Zapewniam cię, że nie będzie już hałasu. Obiecujesz? Daję ci słowo honoru. Dobrze, a jeśli coś się stanie, jesteś mi winien tyle alkoholu, ile tylko zapragnę. No to widzę, że taka mała gadka była. Dobrze, teraz tak. Jeżeli chodzi o to, to my ostatnio... O właśnie, co do kolejnych dwóch odłamków, to jeszcze się zapytajmy się Euryka. Chyba jesteśmy gotowi, aby zacząć szukać ludzi z grzechami, aby naładować pozostałe odłamki. Naprawdę? To cudownie. Jestem o krok bliżej do spełnienia mojego marzenia. Powiedz mi, co dalej? Nowy grzech to gniew oraz łakomstwo. Dobrze, muszę sprawdzić notatki. Domyślam się, że łakomstwo pewnie będzie z kupcem. Tak mi się wydaje. O łakomstwie pierw. To wtedy, gdy ta jedna osoba je za dwoje. Je za dwoje. Może spróbujesz szczęście z kupcem? No ba! Tego typa z miasta, żółto-pomarańczowym ubraniu? Tak, to on. Ha, to na pewno nasz człowiek. Oczywiście, lecz trudny przypadek. To oczywiste, bo wiemy, jak go przekupić. Jedzeniem. Nie będzie znów łatwo, gdyż ma wygórowane standardy kulinarne. Musimy do tego podejść w niecodzienny sposób. Może powinieneś skupić się na samym jedzeniu, ale na czymś, co może podawać z jedzeniem. Co masz na myśli? Na przykład, co spodawane do dania? Cóż, lekko urozmaici smak. Znam jednego mistrza alchemii, porozmawiam z nim o tym. Dobry pomysł, zróbmy to, oby zadziałało. Mistrza alchemii, czyżby Klotylda? O, ba! Baba! No dobra, nie wiem, czy zdążymy, moi drodzy, to zrobić, ale w sumie spoko by było. Zastanawiam się też ewentualnie, kto będzie miał gniew. Kto może mieć gniew? Krezold? No tak, nie jestem pewny do końca, ale może to będzie on? No nie wiem, zobaczymy. Halo! Klotylda! Może byś wyszła z chałupy? Wiecie, domyślam się, że tutaj pewnie będzie taki kwestik, że będziemy musieli zapewne jej coś przynieść. Wcale bym się nie zdziwił. W sumie trochę żałuję, że tego nie zrobiłem w poprzednim odcinku, bo mielibyśmy trochę więcej czasu. Ale no cóż, tak to działa w Graveyardzie, tak? Natomiast jeszcze zanim tutaj Klotylda wyjdzie, mam nadzieję, że za chwilę. Zastanawiam się bardzo, co zrobić z tymi zwłokami, które tam są. Wydaje mi się, że chyba takim najlepszym sposobem to będzie to, żeby te podstawowe takie, które mamy, które tam, wiecie, nie mają zbyt dużo czaszek, najprawdopodobniej po prostu spalić, bo tutaj nie widzę za bardzo innego rozwiązania. Wiem też, że będziemy mogli zrobić to takie krematorium. No wiecie, o co mi chodzi, to takie na cmentarz, gdzie tam będziemy po prostu prochy dawać. Więc to też zobaczę, bo trochę tych prochów nam się zebrało. No i co jeszcze? No i z reszty chyba, nie wiem, no coś zrobimy, pomyślimy. Skręciłeś się przy stojniaku? W końcu jesteś gotowy na randkę? Och, Klotyldo, z wielką chęcią, ale mam tyle do zrobienia. Może umówimy się później. Nie przejmuj się, dzieciaku, żartuję sobie tylko. Co, staruszka, może dla ciebie zrobić? Muszę cię o coś poprosić. Chcesz mnie lepiej poznać? Tylko żartuję. Czego ci trzeba? Masz przepis na miksturę, która poprawia smak potraw? Eliksir kulinarny, powiadasz. Muszę poszukać. Potrzebuję trochę czasu. Mam nadzieję, że przyjdzie zaraz z tym przepisem. Proszę bardzo, faktycznie istnieje taki przepis i zawiera dość proste składniki. Ja nie chciałem z niego skorzystać, musisz sam zdecydować, z czego wypróbować, czy nie. Dziękuję, Klotyldo, sprawdzę go. Czy my dostaliśmy... Bo tak jakby za bardzo... Coś dostaliśmy, ale widzę, że jakbyśmy nie dostali?
Wątpię, żeby to było gdzieś tutaj. Domyślam się, że pewnie to będzie w naszej stacji alchemicznej. Więc sobie szybko sprawdzimy, ale mam pewne obawy, że nie zdążymy, słuchajcie, dzisiaj zrobić tutaj tego kupca. Klej, srebrny eliksir, zasada, środek, mikstura berserku, mikstura ochrony, rozwój balsamiczny, aromatyzator. To na pewno nie jest to. Możliwe, że jest to konserwant? Kurczę. Nie za bardzo wiem, co my dostaliśmy. A w dwójeczce, czy coś mamy? Stymulator przyprawy, biała farba. No wiecie co? Wydaje mi się, że to jest chyba ten konserwant. Bo... to jest jakiś roztwór balsamiczny, ale to na pewno nie jest to. Konserwant? Mikstura pamięci, kwas, mikstura chyżości. Polepszacz smaku. Polepszacz smaku to już mieliśmy wcześniej. Albo i nie mieliśmy wcześniej. Moment. To wiecie co? Ja jeszcze zrobię ten konserwant, bo mogę zrobić. Nie wiem, który tutaj eliksir jakby ogarnia. I nie wiem za bardzo, co my kurczę dostaliśmy, powiem szczerze. Moment, ja w ogóle może zobaczę, jeżeli chodzi tutaj. A, zastrzyk konserwujący, czyli to na pewno raczej nie będzie. Nie będzie to, więc domyślam się, że polepszacz smaku. Tylko co my z tym polepszaczem smaku możemy zrobić, o ile to jest to? Trzeba by zobaczyć jedzonko. Czy my tu coś możemy zrobić? Filet z ryby. No nie widzę, żebym tutaj cokolwiek miał takiego lepszego do ugotowania. Naleśniki. Nie dostaliśmy żadnej receptury z tym polepszaczem? No nie widzę za bardzo. No to Houston, powiedziałbym, że mamy mały problem, a widzę, że dzień kupca się skończy, więc dzisiaj na pewno tego nie zdziałamy i nie zrobimy, ale może pójdźmy do Euryka. Tylko, że mam wrażenie, że zaraz osią nam zwłoki kolejne przyniesie, prawda? Oczywiście, że tak. No nie wiem, czy zdążę do niego pójść. Nie wiem, czy to jest ten polepszacz smaku. Mam wrażenie, że chyba będę musiał sprawdzić. No dobra, porozmawiajmy o gniewie jeszcze. No i to może być... A, Inkwizytor ma taki porywczy temperament, to prawdopodobnie on. Porywczy, powiadasz? O czego on najbardziej nienawidzi? Cóż, wiedźm okultyzmu i tego typu rzeczy. Lubi palić wszystko na wielkim stosie. Wiedźmy, ogień, aha. Na niektórych przesłaniach w mieście usłyszałem, że wiedźmy czasami zbierają popiół innych wiedźm, aby wykorzystać go w swych okultycznych rytuałach. Sprawdźmy, czy to prawda. Mam pomysł, ale może to być dla ciebie zbyt ryzykowne. Powinniśmy znaleźć prochy wiedźmy, którą spalił ten Inkwizytor i przynieść mu jej popiół. Nie wydaje się to zbyt trudne, znam wiedźmę, która może mieć trochę popiołu. No, czyli znowu idziemy do Klotyldy. Ale to jest ze sobą połączone. Natomiast dalej nie wiem, co jest z tym polepszaczem smaku, czy to jest to, czy to nie jest to. Więc, no tutaj jakby nie patrzeć, jest taki mały problem. No, kupiec domyślam się, że już poszedł zapewne, więc tutaj już nic nie zdziałamy. Ale no cóż, dobrze, teraz tak, wydupmy tą duszę, która oczywiście ma najgorszy stan. I włóżmy tą najlepszą, także tak to będziemy mniej więcej tutaj produkować. No dobra, to wiemy już na pewno, że konserwant nie służy nam do tego, do czego ma służyć. Te zwłoki wrzucimy do lodówy. I swoją drogą, sprawdzę jedną rzecz, mianowicie to, ile marchewek mi uciekło. A nie, jednak faktycznie, macie rację, 5 marchewek. Nie wiem, dlaczego mi się ubzdurało, że on w pewnym momencie 10 potrzebuje. Dobra, to wszystko się zgadza, wszystko jest clear. Dobrze, pójdźmy pod martwym koniem. No, tak myślałem, że on już poszedł, więc tutaj nic nie zdziałamy. Ale zobaczmy sobie, ile zarobiliśmy. I 1,65, bardzo ładnie. Więc tutaj myślę, że te wszystkie paczuszki nam będą całkiem spoko przychodzić. Czyli co, tak na dobrą sprawę, kolejną rzeczą, którą musimy ogarnąć, to jest znowu Klotylda. Więc w sumie, jakby nie patrzeć, dobrze, że nam się tutaj ten dzień jakby spierdzielił. W sensie... wiecie, o co mi chodzi. Że nie poszliśmy dzisiaj do niego. A bo będę mógł sprawdzić, ewentualnie domyślam się, że pewnie mi napiszecie, jak to jest tutaj z tą kwestią związaną właśnie z tymi
No czy to jest aby na pewno ten polepszacz smaku, czy może gdzieś coś innego przegapiłem? No nie wiem, bardzo, bardzo ciężko mi powiedzieć. Dobra, teraz tak, jeszcze chciałem zobaczyć te prochy. Je się chyba tu w ogóle robiło, prawda? Gliniana urna pogrzebowa, porcelanowa urna pogrzebowa, to domyślam się, że to jest to. Ale jeszcze sprawdźmy, jak to w ogóle wygląda. Ale wydaje mi się, że to chyba tą porcelanową urnę potrzebujemy i jakieś prochy. I to chyba będziemy mogli po prostu sobie ogarnąć. Kamienne... Patrzcie, marmurowe kolumbarium. Tylko, że do tego potrzebujemy aż 12 tych urn pogrzebowych. No tutaj raczej na pewno pójdziemy w marmur, to tego jestem pewny. Tylko tak, musimy zobaczyć, ile tak na dobrą sprawę posiadamy tego popiołu, ale biorąc pod uwagę to, jak to bardzo wszystko przerabialiśmy, powinniśmy mieć tego całkiem sporo. Oczywiście, że mamy sporo, 176, to jest w cholerę dużo. Ty już mi zrobiłeś wszystkie rzeczy? Dobra, to może na razie, może inaczej. Sprawdźmy, do czego, co ja potrzebuję. Proszę pamięci, to nie bardzo. Toksyczny ekstrakt w sumie jeszcze by nam się przydał, bo mamy go mało. Ekstrakt śmierci. O, może ekstrakt śmierci mi porobisz? Powinniśmy chyba mieć. Nie? To wiecie co? Ekstrakt śmierci... chyba się robiło z czarnej galaretki w takim razie. Tak. Dobra, to nam się tutaj wykona, więc będziemy mieli. Teraz tylko tak, jeżeli chcemy porobić tutaj kwestię związaną z tym, musimy zrobić te porcelanowe. Tylko pytanie jest następujące, gdzie się to robi? Porcelanowy dzban jest, czyli potrzebujemy gliniany dzbanek, biały proszek. I wtedy nam to wyjdzie, tylko że tak, do glinianego dzbanku potrzebujemy gliny, której nie mam, więc musimy iść ją wykopać. Także wiecie, no jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o ten nasz cmentarz nieszczęsny, no to w sumie trochę lipa, że to się da tak oszukać. W sensie na tej zasadzie, znaczy wiadomo, no można zagrać normalnie. Powiedzmy na tej zasadzie, że no dobra, no to jednak nie będziemy tutaj wrzucać wszędzie trawy, żeby powbijać poziom, ale fajnie by było, gdyby było jakieś ograniczenie może na ilość tych rzeczy. No wiecie, to można naprawdę tak porządnie oszukać. No dobra, myślę, że zrobimy wszystkie te gliniane miski. To się widzę robi nawet w miarę szybko. Chociaż może weźmy naszego kumpla, niech nam to zrobi, a my zajmiemy się czym innym. Proszę cię bardzo, tylko ja ci muszę tu jeszcze glinę gdzieś wsadzić, bo... Okej. I teraz tak, aha, czyli glinianego dzbanku jeszcze nie zrobimy. Dobra, to poczekajcie, jeszcze pójdę po ten proszek. O, mamy ekstrakt śmierci, więc jak już wspomniałem wcześniej, domyślam się, że teraz on będzie mógł mi go zrobić, prawda? Oczywiście, że tak. No, myślę, że te 10 z nich zrobi, także ekstrakcik będzie. Chociaż jakby nie patrzeć, ja już tak średnio potrzebuję w sumie te rzeczy. Znaczy... O, wait, a gdzie jest biały proszek? Tu jest, ojej, patrz, mamy go bardzo dużo, zajebiście. Dobra, weźmy tyle. Jak tam ci idzie z glinianymi miseczkami? Chyba robisz. Dobrze, to najpierw tak, zlećmy te 4 porcelanowe dzbanki. Mam nadzieję, że one się w miarę szybko tutaj będą wypalać. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj, no to te gliniane dzbanki. Ale to musimy też jeszcze moment poczekać, więc może zróbmy tak. Ja tutaj zostawię sobie ten biały proszek. Tutaj również zostawię gliniane miski, bo jeszcze jako takie mamy. Mam wrażenie, że on to robi za wolno. Weź, może ty się tutaj mi zajmij tą dynią, a ja się jednak zajmę tym. Będzie chyba najlepiej, najbezpieczniej. Dobrze, będziemy musieli jeszcze pójść do Klotyldy.
W sumie dzień Inkwizytora jest w następnym dniu, więc teoretycznie jest szansa, że damy radę. Ale to będziemy musieli się do niej troszeczkę pośpieszyć. W sumie to ja nie wiem, czy jest sens, żebym ja aż tyle tego robił. Ale już jak już robimy, to już zróbmy. Niech te miski już będą. Może się do czegoś w późniejszym etapie przydadzą. Dobra. To teraz tak, odłóżmy miseczki tutaj. Myślę, że ten proszek też na razie odłożę. No i tutaj będzie kwestia tego, żebyśmy je wypiekli, czyli 50 tych dostaniemy. A tymczasem czmych, czmych do Klotyldy po kolejną informację. Bo wiecie, jeżeli by nam się udało, to byłoby spoko, bo byśmy dzisiaj jakby w dzisiejszym odcinku naładowali kolejny odłamek, tym razem właśnie gniewu, pod warunkiem, że to się uda. Nie wiem właśnie, jak to jest z tym kupcem jeszcze. Bo w sumie jakby zadanie mi zniknęło. Osioł w ogóle zaraz przyjedzie. Cześć Klotylda, porozmawiajmy o popiele. Ach, przyszedłeś odwiedzić swoją starą znajomą? Tak, Klotyldo, możesz wyświadczyć mi przysługę? Co tylko zapragniesz, złotko. Potrzebuję popiół wiedźmy do moich eksperymentów alchemicznych. Masz może trochę? W dzisiejszych czasach niewiele mi zostało. Nie jest już tak łatwo go zdobyć jak kiedyś. Dla ciebie skarbie zawsze się znajdzie. Przynieś mi w zamian kilka słoików miodu. Kobieto! Trzeba było powiedzieć od razu, że kilka słoików miodu. Ja mam miodu ponad wszystko. Mam tylko nadzieję, że to o ten miód jej chodzi. Jeszcze się upewnię. Przynieś dwa słoiki miodu. Nie mogę tego miodu pewnie w żaden inny sposób przerobić, prawda? Więc domyślam się, że pewnie o to jej chodzi. Tylko teraz jest pytanie następujące. Czy ona jeszcze będzie, zanim tam dojdziemy? Zwłoki to na razie sobie olejemy. Ale będziemy musieli się na pewno ogarnąć z tymi zwłokami tam na dole, bo tam się już naprawdę kończy miejsce. Ja myślę też, że ewentualnie kilka zwłok porobimy sobie oczywiście tutaj w formie, że je po prostu zbalsamujemy i tak dalej. Dobra, daj miód. Dziękuję, ostatnio miałem ochotę na coś pysznego, a nie mogę wybrać się do wioski. W jaki sposób zbierasz popiół wiedźm? Każda kobieta skrywa tajemnicę, hehe. Proszę, masz popiół, dziękuję. Pokaż mu popiół wiedźmy. Dobrze, czyli będziemy musieli właśnie czekać teraz na dzień Inkwizytora, żeby dać mu popiół. Więc w sumie spoko. Tylko, że zauważcie jedną rzecz. Tutaj to zadanie mi się jakby zaktualizowało. Natomiast przyrządź sos dla kupca na warsztacie kościelnym. O, zaraz zauważyłem zadanie, dobrze. Okej, dobrze, że sprawdziliśmy. Czekajcie, jeszcze tylko musimy zrobić. Dobra, to zaraz zobaczymy, jak ten sos wygląda. Mam nadzieję, że to jest ten polepszacz smaku, ale wydaje mi się, że ten polepszacz smaku chyba służył do czegoś innego. Mógł się mylić oczywiście. Dobra, leczymy duszę. No tutaj chyba ja ją wyślę od razu w zaświaty, nie będziemy się tutaj bawić w jakieś odłameczki i inne pierdoły. No, mamy znowu 72 sztuki chyba odłamków grzechu, bardzo ładny wynik. Zobaczmy w ogóle, co te zwłoki ma. No, powiedzmy, ale nie, zobaczcie, nie mam miejsca już. Tu są dwa ciała, tu są dwa ciała, tutaj jest jeszcze jedno miejsce. No, będziemy musieli to zrobić. I myślę nawet, że zaraz może tutaj co nieco ogarniemy. Dobra, gdzie jest ten sosik dla ciebie, chłopie? Olej z nasion, kurze jajko. Dobra, to spokojnie. Mamy jajka. Nawet bym powiedział, że mamy za dużo jajek. Bo jak wiecie, mamy sporo z tego od naszych kupców. To niepotrzebnie ten polepszacz smaku zrobiłem, ale nie jest źle. No dobra, czyli teoretycznie dwa te odłamki grzechu teoretycznie uda nam się znaleźć, więc sosik jest zrobiony, więc domyślam się, że będziemy musieli mu go po prostu zanieść. Ten aromat przypomina mi coś. Tak, i mamy zadanie dla kupca, więc zróbmy jeszcze sobie tak. Przełóżmy te dwie rzeczy zadaniowe do torby. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, bo kurczę, byśmy to zrobili jednak w jego dzień, no ale sami rozumiecie, bywa różnie. Więc tu się za bardzo nic nie zmieni w tym temacie. Dobra, o właśnie, porcelanka nam się ładnie wypala wszystko, ładnie się wszystko robi, ładnie się wszystko wypala, sympatycznie, więc możemy to zostawić. Tylko teraz tak, ja sobie wezmę to, wezmę sobie ten popiół i zobaczymy, jak to w ogóle tutaj wygląda.
Bo to możemy zrobić tutaj. Tak. I jest porcelanowy, czyli jakby. No, tylko że tam dużo tego było potrzebne. No dobra, to się na szczęście robi w miarę szybko. I widzę, że dostajemy za to niebieskie punkty. Dwie sztuki chyba, owszem. Także całkiem spoko. Więc dobra, będziemy musieli zrobić tak. Jak zrobimy tutaj to, zaniesiemy to na cmentarz, żeby to już sobie tam leżało na cmentarzu. Tylko najpierw jeszcze się wyśpimy, bo mam wrażenie, że zaraz mi wpadnie fatyga. Dobra, tu się nam jeszcze tu przepala. Okej. No to wyrzucimy to. No i mówię, pójdziemy kilka zwłok zrobić, ale raczej będzie to na tej zasadzie, że po prostu powyciągam standardowo rzeczy z tych gorszych, te lepsze zostawię, spróbujemy je potem gdzieś tam jakoś, wiecie, ogarnąć, tylko ten popiół stąd zabiorę. I jak to w ogóle wygląda? Kamień marmurowy, kurczę, aż bardzo dużo jest tego potrzebne. Co prawda to nam daje tak na dobrą sprawę, jak sami widzicie, 20 aż. Więc to jest sporo, tylko że zważywszy na Better Safe Souls DLC, to które robimy teraz, no to jakby nie patrzeć, my i tak mamy zdecydowanie lepsze rzeczy. No ale jest jak jest. Dobra, tutaj chyba raczej nie będę się jakoś wybitnie nad tym rozwodził, więc wyjmiemy tylko właściwie mięso, ewentualnie skórę, krew, bo to są jakby te rzeczy, które gdzieś tam nam są potrzebne do tych wszystkich rzeczy. I w sumie drugiego pieca raczej nie potrzebujemy. Dobra, tu jest 5-3. Czy ja. O, to jest, widzę takie do dupy. A, tu nawet nic nie powyjmowaliśmy z tego. No to faktycznie takie bardzo kijowe nam to ciałko przyszło. Tłuszcz myślę, że też. Tłuszcz się raczej też pewnie do czegoś tam przyda. I na pewno skóra i mięso. Reszty nie wyciągamy, bo. Wydaje mi się, że to się nam nie przyda. Dobra, także kolejny idzie do spalenia. Spoko jest to, że mogę właśnie coś ogarnę. Jedne zwłoki i od razu wrzucamy do palenia. Dobra, 4-6, 4-2. No, to są nawet. O kurde, to są dobre te ciała. To jest, widzę, takie kijowe. No to tutaj standardowo. Krew, tłuszcz, skóra. No i oczywiście mięsko, które jakby, kurde, ludzie wiedzieli, co my w tej karczmie za mięso sprzedajemy. Myślę, że już by tam nie przychodzili. Dobra, osioł nam nie będzie przynosić żadnych zwłok. To teraz tak, dobrze by było, gdybym ja tutaj w ogóle zrobił jakiś porządek z tym wszystkim. Czekajcie, 4, 5... Dobra, to zrobimy tak. Ja poprzenoszę po prostu te lepsze zwłoki. No i tutaj będziemy musieli pomyśleć, jak to zrobić. Bo w sumie, jakby nie patrzeć, ja bym z wielką chęcią tam troszeczkę jeszcze podrzucał, gdzie niegdzie, rzeczków. W sensie zwłok bardziej niż rzeczków. Dobra, na razie zostawimy to wszystko raczej tutaj, oprócz w sumie prochów. I teraz jest jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że ja gdzieś mam więcej ilości tego. Tak, dobrze mi się wydawało, że mamy. Dobra, to teraz tak, powrót do domu. Tutaj nam się widzę. O, wszystko nam się przepaliło, więc możemy sobie na spokojnie resztę porcelanowych rzeczy zrobić. Więc ja je tutaj zostawię łącznie z tym proszkiem. Więc porcelanowy nie wystarczy nam na wszystkiego, ale 12 sztuk zrobimy, dobra. O, mamy, widzę, z nim kościka. Domyślam się, że pewnie ten nasz. Fatalnie, mroż organy. A, dobra, twierdzi, że to żaden dowód. Durnie, podczas gdy trwonimy czas, klątwa nabiera na siłę. Już wkrótce będzie za późno, by ją odwrócić. Wiem, że nasza współpraca nie należała do łatwych, lecz po raz pierwszy pokornie proszę o twoją pomoc. W imię mej utraconej rodziny. Powiedz proszę, czy wiadomo ci o czymkolwiek, co nadawałoby się na dowód czarowstwa lub nieumarłych, albo też okultyzmu? Mogę przynieść gadającą czaszkę. Pod kościołem znajduje się mroczny ołtarz. Nic mi o tym nie wiadomo. Ale chyba. No, come on, zapomniałem o odłamku! Kurde! Szybko! Szybko, bo nam ucieknie. Zapomniałem, że przecież musimy naładować te odłamki, nie? Oooo!
tu. A wiecie co, może zrobimy tak, może ja będę nosić, ale nie, bo w sumie jak będę je wyrzucać, to i tak nam na jednej i to samo wyjdzie. Nie wiem, wezmę na wszelki wypadek 2. No, nie wiem, czy do niego zdążymy. Mam nadzieję, że tak. Tylko teraz, ale wiecie co, w sumie czekajcie, pod tym znajduje się mroczny ołtarz. To nie był mroczny ołtarz żmija? Więc to na żmija w razie czego będzie, nie na, no nie na nas. Chyba może mu powiemy o tym mrocznym ołtarzu. Ale najpierw chcemy naładować jego grzeszek. Cyk. Pokaż mu popiół. Monsignor, proszę spojrzeć. Cóż to? Rozumiem, że zajmujesz się zwłokami i możesz z nimi robić co chcesz, ale nie zawracaj mi głowy takimi rzeczami. Nie chcę niepokoić waszej ekscelencji, proszę spojrzeć. Cóż to takiego? To popiół wiedźmy. Używano go w okultystycznych rytuałach. Chusteczka pachnie jak stara wiedźma. Proszę powąchać. W rzeczy samej. Czy to znaczy, że palę czarownicę? Oczywiście świat z ich bezbożnej mocy. A wtedy wykonują herezję z moją własną pomocą. Mamy odłamek grzechu. Nice. Co ja robię? Monsignor, nikt nie ma. Grabarzu, mam nadzieję, że jesteś na tyle inteligentny, aby wiedzieć, że tego rodzaju informacje muszą pozostać ściśle tajne. Ich ujawnienie podlega karze śmierci. Wedle życzenia. Dobra. Aha. To tak jakby nie daliśmy mu żadnej informacji w tym temacie, jeżeli chodzi o... Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Klikając, że nic mi nie wiadomo. Ale w sumie... Jest jak jest. No dobra, ekstrahujmy duszę, pójdźmy do Euryka odnośnie informacji. Co? Aha. Czy ja go muszę tutaj samemu jakoś, kurczę, wyczyścić, oczyścić? Mogę go tu wrzucić, ten odłamek grzechu? Nie mogę. Ty, kurde, Euryk. Co ty tam kombinujesz, chłopie? Chyba, że musimy... A, wiecie co, może jeżeli on dał nam dwa zadania, to może my musimy je dwa wykonać od razu. Ua, na bogato, 14 sztuk. Dobra, ja na razie ten odłamek grzechu tutaj schowam. Tutaj albo nie, dobra, to też schowam, tylko kurczę, muszę pamiętać, żeby jak będzie dzień kupca, żeby to ogarnąć, tak? 99, tu mamy, a wszędzie mamy 99. Więc ciebie też odeślijmy. Ale że Euryk nie chce... Ale nie, dobra, mamy napisane, żeby jeden i drugi mu przynieść. No dobra, okej, ale moi drodzy, na dzisiaj chyba skończymy, więc w następnym odcinku, kurczę, raczej chyba nie dojdziemy do tego dnia kupca, coś mi się tak wydaje, ale zważywszy, że będzie dzień tutaj alchemika, to wiecie co może zrobię? Może zajmę się zwłokami. Tak. Poza odcinkiem, żeby tutaj też za bardzo nie zajmować się na odcinku i po prostu coś tam spróbuję ogarnąć bardziej. Możemy tak zrobić. Dobra, ale na dzisiaj wam dziękuję, słyszymy się w kolejnym odcinku, także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa, pa.